Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki. Inna inspiracja z książki Petera Greya Wolne Dzieci. Wolność. Taki temat, wolność. Kiedyś o tym już mówiłam, być może wcześniej. Ale teraz po prostu odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest wolność, ale w tej perspektywie nasze dziecko. No ja tutaj widzę taką możliwość. Można popatrzeć na to z takiej perspektywy. Pomyślmy sobie, w ogóle definicja, co to wolność jest. Są takie synonimy, na przykład autonomia, wewnątrzsterowność, odpowiedzialność, samodzielność. Dla mnie te inne nazwy są właściwie synonimami wolności. I teraz powiem po prostu o tym, jak ja to widzę, powiem po prostu o swoich dzieciach, ok? Natomiast zachęcam do poczytania tej książki Wolne Dzieci. Jestem w drugim rozdziale i ten drugi rozdział właśnie mówi o wolności w perspektywie, na przykład tutaj zaczyna mówić o kulturach łowiecko-zbierackich i mówi o tym, że tam bardzo ważna jest właśnie autonomia. No i teraz, co to jest ta autonomia, o co chodzi, tak? Więc ja to pojmuję tak, zobaczcie, że jakby ja zwróciłam na to uwagę w przypadku swoich dzieci, mojego pierwszego dziecka już, które w tej chwili ma 9 lat, wtedy, kiedy jakby on wtedy miał lat 2 może i to był akurat, słuchajcie, okres taki jakby buntu dwulatka, tak? Okres, kiedy on jakby wyzwalała się w nim ta pragnienie wolności. Jednocześnie to się zbiegło z przemianami dużymi w naszym życiu, związanymi z moim rozstaniem, przeprowadzkami, moją terapią, która głównie polegała na tym, że ja uczyłam się, co jest nie tak z moją osobowością, jaką ja chcę mieć osobowość, co ja chcę w sobie zmienić. I główną rzeczą, którą chciałam zmienić w sobie, to było uzyskanie wolności. Więc musiałam ja sama się nauczyć, co to jest wolność, ok? Wolność w sensie bycie sobą, posiadanie własnej autonomii, bycie autonomicznym, czyli rozdzielenie się od tej drugiej osoby, którą na przykład ja próbowałam powiedzmy wkręcić w jakiś taki układ toksyczny, a ta druga osoba mniej oczywiście, tak? Generalnie wyzwolenie się, jakby poczucie swoich granic i rozpoznanie jakby gdzie kończy się ja, gdzie zaczyna się druga osoba, czyli nauczenie się autonomii i właśnie poczucia wolności, co to znaczy być wolnym tak naprawdę, odpowiedzialnym tylko za siebie, samodzielnym. Więc ja się tego wówczas uczyłam natomiast moje dziecko też mi pokazywało, że on tego potrzebuje, więc ja też automatycznie na to zwróciłam uwagę. Okej, nie od razu wiedziałam, o co chodzi z tymi granicami, ale to było na tej zasadzie, że ten mój proces, gdy ja się tego uczyłam o sobie, jednocześnie przekładał się na mój styl wychowania, który zaczął się zmieniać od tego momentu. Ja zauważyłam, że im bardziej ja daję dziecku właśnie, to nie było takie od razu łatwe, okej, bo troszeczkę było tak, że ja odklejam się jakby od tego mężczyzny, w sensie przestałam być taką matką Polką, która się całkiem poświęca, wszystko robi dla tego faceta i w ogóle, i w ogóle. Stwierdziłam, że ja chcę być autonomiczna i tak naprawdę robić coś dla siebie i jak gdyby mieć poczucie sensu w tym wszystkim. Nie żeby być wolna, całkiem jakby niezależna od mężczyzn, nie. Chodzi o to, żeby czuć siebie i wiedzieć, jakie ja mam potrzeby. I nie zaspokajać cudzych potrzeb na siłę. Dorosłego człowieka zwłaszcza. Natomiast w pewnym momencie nie czułam, że przechodzę trochę w taką nadkontrolę nad dziecko, ale dziecko mi to bardzo szybko pokazywało, buntowało się, było agresywne często, ja potem chodziłam do psychologów, w końcu pewna pani psycholog mi powiedziała, że problem jest w pani i ja stwierdziłam, okej, czyli ta nadkontrola to nie tylko chodziło o tego mężczyznę, ale też o to dziecko i ja się zaczęłam od dziecka odklejać, okej? I w tym momencie ja stwierdziłam, dobra, ja się uczę dla siebie wolności, autonomii i daję to dziecku. I tak zaczęłam wychowywać swojego starszego, a młodszego od początku tak wychowywałam, ok? To jest oddzielna jednostka, no to jest oddzielna
osobowość, to jest oddzielny, indywidualny człowiek, okej? Inna dusza. Przyszła na ten świat z innymi celami życiowymi. Przyszła dziecko, tak? Przyszło na ten świat z... wybrało nas, okej? Nie bez powodu, ale ma inne cele, inne talenty, inne priorytety, może nie, bo tak są pewnie priorytety wspólnotowe, rodzinne, prawda? Ale to jest autonomiczna jednostka. Ja to zaczęłam rozumieć i zaczęłam na to pozwalać po prostu, ok? Więc jakby autonomia. Więc jakby już tamto starsze dziecko miało dużą autonomię, ale potem odważałam się na coraz więcej, bo też przestawałam się bać. Im bardziej człowiek jest wewnątrz sterowny i buduje swoją tożsamość w ten sposób, jak gdyby już po terapii, potem dłużej też w inny sposób pracowałam nad sobą, byłam w stanie dać coraz więcej wolności dzieciom tak naprawdę. Więc słuchajcie, autonomia. Autonomia dla, nawet dla najmniejszych dzieci. To oznacza, że no na przykład... Moje młodsze dziecko dostało swój pokój w pewnym momencie, jak skończyło 2 lata, tak? Po prostu stwierdziłam, że on tego potrzebuje, bo ma dużo, dużo starszego brata. Gdybym nie miała takich warunków, to bym dała przynajmniej kąt oddzielny. Ale musi być autonomia, bo jesteśmy wspólnotą jako rodzina i możemy nawet siedzieć razem w tym jednym dużym pokoju, razem się bawić i tak dalej, ale... Trzeba zwrócić uwagę na to, że każdy ma też indywidualne potrzeby i każdy w mieszkaniu, w domu powinien mieć swoje miejsce i prawo do autonomii, czyli posiadania, bycia jak gdyby sam dla siebie i działania samodzielnie, ok? Więc ja jakby poszłam akurat w tą stronę, że dałam jednemu pokój, drugiemu pokój, aczkolwiek bawią się oczywiście też razem w jednym pokoju albo w drugim, albo centralnie na przedpokoju w ogóle. Natomiast to szło też z innymi rzeczami, to znaczy taką... byłam nastawiona na jego potrzeby, w sensie nie karmiłam na siłę. W pewnym momencie koleżanka mnie zapytała ostatnio o to BLW. Nie wiem, ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi z tym BLW. Tak, BLW, że co, że aha, bobas lubi wybór, dobra, dowiedziałam się, ale właściwie jak gdyby, co to za filozofia, jakby dla mnie było oczywiste, czy pierwsze dziecko, czy drugie dziecko, bo to już jakby właśnie ten był okres, że zaczynało i pierwszy, starszy, samodzielnie jeść, dla mnie było oczywiste, nigdy nie byłam też taką, mimo że byłam trochę nadkontrolująca, ale nie byłam taka niańcząca, nie, i nigdy nie karmiłam na siłę, ale to dla mnie było oczywiste, że dziecko jakby samo mówi, co chce, czego nie chce, jeżeli dobrze jest skonstruowany posiłek, nie ma za dużo słodyczy, w ogóle nie, żadnych soczków nigdy i tak dalej, cukru i w ogóle, zdrowe jedzenie. Natomiast i na przykład z młodszym jedliśmy posiłki w tym samym czasie zawsze, cała rodzina, w związku z tym to dziecko małe bardzo szybko zaczęło chcieć zjadać coś z naszego talerza, no i po prostu dostawało, tak? To nie było tak, że ty masz tutaj swoje jedzenie, swoją kaszkę, ciap, 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 rozciapciane, też potem szybko nie miał tak bardzo rozciapcianego, albo miał swoje, ale oprócz tego mógł dostać coś powiedzmy miękkiego albo zdrobnionego od nas. Okay? Bo ja stwierdziłam, że jak gdyby, dlaczego ja mam powiedzieć nie? Nie widzę powodu, dlaczego. Zresztą też jest, mam takie podejście, być może też z Francji, jak byłam w Stanach, to dla mnie szokiem było to, co oni mają, tak? Jakieś menu dla dzieci, które moim zdaniem jest totalnie niezdrowe i w ogóle, fryteczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w tych restauracjach. Nie! Ja w ogóle od początku uważałam, że naturalne jest, żeby dzieci od początku jadło normalne jedzenie, nie jakieś rozdrobnione, znaczy rozdrobnione, okej, okay, jak nie ma zębów, tak? Ale jak generalnie to samo, tak? To samo. Pewnie, że nie jakieś rzeczy totalnie tłuste, niezdrowe, ale generalnie te same rzeczy, w sensie nie ma tak, że jakby ja mu brokuła nie dam, albo ja mu nie dam kaczocha, tak? Bo tego założenia nie będzie lubił. Skąd wiesz? Skąd wiesz? We Francji to widziałam i byłam tam bardzo wcześnie, zajmowałam się dziećmi, tam w restauracjach czy gdziekolwiek dzieci jedzą to samo co dorośli. Okej, mogą być rozdrobnione, mogą być rozporcjowane, tam nawet w przedszkolach tak jest, że dzieci dostają normalne jedzenie z dużym wyborem. Dużym wyborem przystawek, sałatek i tak dalej, jak dorośli. Bardzo duży wybór warzyw i wcale nie jest tak, że jak zielone to fuj i be. Nie, tam tak nie jest. Jeżeli dziecko od początku przyzwyczaisz i nie mówisz mu z zasady, a pewnie ty tego nie będziesz nie lubił, to jest fuj,
No to wcale nie oznacza, jakby jeżeli go nie w ten sposób nie zaprogramujesz, to wcale nie oznacza, że jakby to ono może to lubić. Tym bardziej jak w brzuchu mama to jadła, no to w ogóle dziecko jest nastawione na to, nie? Więc moje dziecko jadło jakby wszystko to, co my. Jakoś tam przygotowane, ozdobnione, nie wiem, ale generalnie nie zabranialiśmy. A często gotowałam posiłki tak, żeby były jeden dla wszystkich po prostu. Jak już dziecko było takie roczne, no. A dwuletnie to właściwie w ogóle nawet zrezygnowałam z fotelika, tylko miało takie wyższe krzesełko, żeby samemu go schodzić, wchodzić, samo jeść, tak? Samo jeść. I od początku pozwalałam jeść rękami. Jak nie chciało, żeby go karmić, to niech je tymi rękami rozwala i tak dalej, i tak dalej. Nie. Autonomia, samodzielność. Jak najwcześniej, jak dziecko zaczyna chcieć robić coś samo, to niech to robi samo. Być może jest tak też, że niektóre dzieci mają szczególny pociąg do tego. Mój młodszy ma większy niż starszy, szczególny pociąg do autonomii i robienia czegoś. To wynika z jakiegoś znaku zodiaku, który ma gdzieś tam księżycowego chyba. Sprawdzałam to kiedyś. Zosia Samosia taka, nie? On wszystko sam. Ale jeżeli dziecko chce to pociągnąć, to autonomia. Chce się sam ubiera, widzi, że chce, to niech to zrobi. Przygotuj mu, okej? Okay? I dopiero jak cię poprosi, to jakby pomagaj. Nie pomagaj wcześniej. Po prostu nie, nie. To też sprawia, że dziecko zaczyna w swoje siły wierzyć. I to buduje jego autonomię, tak? Poczucie własnej wartości i tak dalej. No dobra, czyli to coraz ta autonomia, tak? Ten własne miejsce, własny pokój, nie stanie nad głową, nie pilnowanie wszystkiego. Ja często też, jak gdyby są pewne zasady, tak? Na przykład u mnie jest dosyć duży rygor, jeżeli chodzi o niejedzenie między posiłkami, posiłki o stałych porach, okej? Okay? Ale jak nie zjedzą czegoś na przykład, to ja tego też nie chowam, nie wyrzucam, tylko stawiam często tutaj na szafce i stoi też niedopita herbata i oni wiedzą, że, znaczy młodszy, bo starszy to w ogóle jakby sam się ogarnia, dziewięciolatek, może sobie sam nawet chleb kroić, wcześniej uczy różnych rzeczy. Ale młodszy na przykład przychodzi tutaj, podstawia sobie krzesełko, sam sobie pije i dojada to, co tam jest, albo sobie sam nalewa. Tak? Wystarczy, że się na to pozwoli. I dziecko potem bardzo ładnie wchodzi w to, tak? W tą własną odpowiedzialność za siebie i tak dalej. Inne rzeczy. Tutaj tak mam napisane, że tak. Odpowiedzialność. Co to jest ta odpowiedzialność? Słuchajcie, bo jednak jest cała ta duża taka teoria, że jakby porozumienie bez przemocy, że jakby niezmuszanie do mówienia przepraszam, do sprzątania po sobie i tak dalej. Wiecie, ale jak gdyby to jest takie bardzo zniuansowane i ja na przykład jednak mówię pewne rzeczy, jak jest w rodzinie i mówię o tym, że wszyscy są odpowiedzialni za to, jak jest w rodzinie, że się dzielimy wszystkim, jesteśmy odpowiedzialni za różne rzeczy. I w związku z tym, na przykład, ja staram się kształtować takie postawy, typu, że mówię różne rzeczy. Widzisz, rozlałam coś, zepsułam coś, więc teraz to naprawię i sprzątnę, tak? I nakłaniam dzieci do czegoś takiego. Pewnie, że jak nie chcą, jakby totalnie dwulatek nie chce, to tego nie zrobi, nie zmuszę go. Ale jeżeli coś na przykład mu się rozlało, to ja nie biegnę z tą ścierką, nie zmywam za niego, nie? Tylko podaję mu ścierkę i mówię, no to teraz to trzeba zetrzeć. Najczęściej ściera, zupełnie bez problemu i w ogóle z wielkim entuzjazmem, albo mówię, tam jest ścierka i koniec, i zajmuję się swoimi rzeczami. I dziecko zwykle to robi. Nie obwiniam go, nie mówię, o jaki jesteś niezręczny i tak dalej. Nie, nie, nie. Po prostu jakby poddaję mój pomysł, co można by z tym zrobić. Ale często jest tak, że jak się konflikty. Okay? Konflikty to jest duży temat. U mnie jest trzylatek, dziewięciolatek, bardzo duży, dużo agresji, dużo problemów. Ja nie mówię, że święta jestem, ani nasza rodzina, nie, broń Boże. Praktycznie codziennie są konflikty, codziennie są rozmowy, także o komputerze, o nadmiarze, o kartach, Ninjago i pierdu, pierdu i tak dalej. Generalnie, natomiast jeżeli chodzi o konflikty, to ja jednak jestem po tej stronie, żeby przede wszystkim dzieci rozwiązywały to samo. Bardzo mnie jakoś razi, jak nieraz odbieram jakieś dziecko ze szkoły i widzę, że tam właściwie na nic się dzieciom nie pozwala. Przecież one nie tłuką się jakoś po buziach tak strasznie, tylko nieraz ktoś na kogoś krzyknie, a ty tutaj coś tam, ty źle stanąłeś na tej bramce czy coś tam, a to była swobodna zabawa, nie żadna zorganizowana.
I zaraz biegnie pani już. O co chodzi? Dlaczego mi nie powiedzieliście? To trzeba od razu do mnie przyjść. Właściwie dlaczego? Nie nauczą się te dzieci odpowiedzialności i za swoje konflikty, rozwiązywania, jak gdyby, negocjowania, jeżeli ktoś ciągle biegnie, starszy, nieproszony zupełnie. Ja wchodzę z założenia, że dopóki ktoś do mnie nie przyjdzie prosić o pomoc, na przykład młodszy, albo dopóki nie słyszę płaczu, to nie interweniuję. Tak? I często te konflikty. No i jakby jeszcze jest kwestia jakby wulgaryzmów i innych tego typu rzeczy, bo jednak dłuższego czasu no to się jakoś tam nasila czasami. No i mam o tym rozmowy, ale wtedy też wchodzę i jakby przypominam, że zasada jest taka, że używamy niewulgarnego języka jednak, żeby się do tego za bardzo nie przyzwyczaić. Tym bardziej, jeżeli to nie było w złości, tylko tak po prostu. I przezwanie siebie, tak? Natomiast no jakby dalej ten konflikt muszą sobie sami rozwiązać. Chyba, że przychodzą do mnie i chcą, żebym pomogła. To tak, słuchajcie, dla mnie to właśnie jest autonomia, wewnątrz sterowność, odpowiedzialność i samodzielność. Starsze dzieci, takie jak 9-latki, to po prostu uważam, że powinny mieć obowiązki domowe i ja jak najbardziej egzekwuję. To znaczy po prostu mówię, wiecie, mamy taką księgę rodzinną, ja może kiedyś powiem, jakie tu mamy zasady. Jest ich dużo, bo jakby, no ale jest ich sporo. Ale mówię czasami tak, że zwyczajnie mówię, że słuchaj, jeżeli ty na przykład nie wyjmiesz tej zmywarki, to znaczy, że ja to muszę zrobić, bo u nas gal nie można sobie leżeć dwa dni na przykład, czy trzy, bo ja tutaj prowadzę zajęcia, czy w ogóle, no jakby, potem to ktoś musi kiedyś zrobić, samo się nie zrobi, prawda? Więc to oznacza, że ty ujmujesz z mojego czasu, co to oznacza? Mój odpoczynek. I jakby cały, mówię mu cały proces, tak? Co to oznacza? Że ja to będę musiała zrobić. Będę zła na ciebie, tak? Zapewne. Nawet jeżeli ci tego nie powiem, ale może ci powiem. Ale to oznacza, że na przykład ja będę też miała mniej czasu dla was. Okay? To oznacza, że ja będę mniej wypoczęta, żeby z wami być, tak? To oznacza, że ja potem mogę być zła bardziej, tak? To oznacza, że może będę bardziej zmęczona i pójdę wcześniej spać. Może nie poczytamy, może coś tam. Okej? Okay? Całokształt. Dziecko musi widzieć pewne rzeczy, które w pewnym wieku, małe dziecko, czy nawet 9-latek, może nie widzieć. Potem może sobie to przypomni, następnym razem jak będzie miał lenia i nie będzie miał ochoty zrobić zmywarki. A może, i mówię też na przykład, słuchaj, pomogę ci, ale zróbmy to teraz, okej? Natomiast jeżeli tego nie powiem, jeżeli to jest na tej zasadzie, tak jak no na przykład niektórzy proponują, jak widzę w rodzicielstwie bliskości, czy ogólnie w podejściu takim do jakby dzieci, że dzieci są jednak wolność, jak gdyby wolne dzieci, okej? Okay? Ja nie wiem, jeszcze tej książki nie przeczytam do końca, więc nie wiem, co on mówi o odpowiedzialności, ale dla mnie to jest tak, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze, za to, co rozlejemy, jesteśmy odpowiedzialni. Nie żeby kogoś obwiniać, ale jednak to my powinniśmy posprzątać. Jak mamy obowiązek, to my powinniśmy to wykonać. Nie żeby z tego była kara, nie? Aczkolwiek faktycznie mówię dużo rzeczy, jak jest w świecie dorosłych. Wydaje mi się, że w ten sposób kształtuje też ich postawy. Mówię na przykład właśnie, że dorośli jak gdyby muszą być odpowiedzialni, tak? Czasami można coś odłożyć, ale nie na długo, tak? To nie ucieknie jednak. Gdzieś tam będzie wisiało nad głową, potem jest trudniej to zrobić, tak? Ale mówię też takie rzeczy, jak na przykład to, że wolność łączy się właśnie z odpowiedzialnością, ok? Trzeba wyczuć, jak gdyby, na ile ta wolność i gdzie są te granice, na ile ta wolność wpływa na innych. Moja wolność okaże się na przykład niewolą dla kogoś innego, czyli na przykład to, że ktoś nie zrobi jakiegoś obowiązku, to okaże się obciążeniem dla innej osoby, na przykład, tak? No to dobrze, to tyle, jakby jeżeli chodzi o obowiązki. Natomiast inny aspekt, słuchajcie, to jest nauka. No i nauka to jest duży, duży problem, widzę, dla rodziców. Nawet w edukacji domowej. No ale to jakby każdy musi przyjąć swoją koncepcję. Bo ja mam tak, trochę na tak, trochę na nie. Nie jestem za totalnym unschoolingiem, aczkolwiek uważam, że dzieci powinny być zdecydowanie odpowiedzialne za swoją naukę. Więc ja od początku kształtuję tak, takie postawy, że w edukacji domowej przede wszystkim zaczynam bardzo wcześnie.
bo wcześniej można zacząć zabawowo i zanim dziecko się obejrzy, na przykład zanim będzie 3-latkiem czy 4-latkiem, to się okazuje, że bawiłam się z nim sporo w muzykę, sporo w matematykę, sporo w języki i dużo czytałam. I co to oznacza? Że ono potem samo bardzo chętnie uczy się czytać, pisać i nie ma problemu z liczeniem, myśleniem i tak dalej, ok? Dużo chodzimy, spotykamy się z ludźmi, widzi ludzi, galerie, muzea, koncerty i tak dalej, dużo bodźców, to po prostu bardzo kształtuje dziecko. Róbcie coś takiego, naprawdę. Więc i to samo już sprawia, że potem dziecko chętniej się uczy i co? I znajduje swoje własne talenty, można mu pomóc. Natomiast potem, jak gdyby dziecko, jak już tak 6-7-letnie, zaczyna więcej myśleć logicznie i jest w stanie być odpowiedzialne za swoją naukę, dać mu to. Dać mu to, po prostu dać mu ten pokój, to miejsce, to biurko i niech samo będzie za to odpowiedzialne. Nawet jeżeli macie dziecko w szkole, ja bym była jednak za tym, żeby nie siedzieć z nim nad pracą domową, żeby jeżeli ona na przykład chce nie przepisywać zdania, a tylko wpisać, albo ja daję to prawo dzieciom, jak są u mnie na zajęciach, tak? Jeżeli nie chcesz przepisywać całych zdań, bo nie lubisz pisać, to ponumeruj. Do ułożenia są zdania, tak? Jeżeli nie chce ci się wpisywać, podpisywać obrazków, to je połącz ze słówkami, tak? Powinno być zawsze kilka opcji. Bo dzieci są różne i jedne są wzrokowcami, inne słuchowcami, inne się ruszają, jakby dotykowo odbierają świat. Każdy powinien sobie znaleźć swój sposób na robienie różnych ćwiczeń na przykład, czy uczenie się. Ale zdecydowanie to powinno być tak, że my po prostu dzieciom dajemy narzędzia, materiały, mówimy im na przykład, odkrywamy przed nimi to, kim oni są, tak, troszeczkę pomagamy. Można im zrobić test, jak ty się uczysz, tak, co lubisz, czego chcesz i odpuścić różne rzeczy. Jeżeli nie chcę czegoś tam, nie wiem, zrobić jakiegoś tam ćwiczenia albo zrobić je inaczej, to ja uważam, że trzeba stanąć za dzieckiem, po stronie dziecka. Wiem, że to jest trudne, dlatego moje dziecko jest w edukacji domowej. Okay? No i tyle. Oczywiście egzaminy trzeba zdawać, testy trzeba zaliczać, ale jakby jak i na ile, to uważam, że to powinno być domeną dziecka. Pewnie, że trzeba rozmawiać i jakby nie mówić, że najwyżej nie musisz iść do szkoły, nie musisz iść do liceum, nie musisz iść na studia i tak dalej. To też tak nie do końca, bo ja... Tutaj on pisze o wspólnotach zwieracku łowieckich. Okej, ale my już w takich wspólnotach nie żyjemy. Fajnie mieć poczucie wspólnoty, ale to jest tak teraz, że taka... że teraz nie tylko te zdolności, umiejętności manualne są ważne, tylko jednak bardzo ważna jest świadomość, aczkolwiek to jest tutaj trochę podobne do tych kultur zbieracko-łowieckich, ponieważ tam, w tamtych kulturach też była bardzo ceniona pewna wiedza, wiedza kulturowa, wiedza starszych, co jest ważne, co jest nieważne, co jest dobrem, co jest złem. I takie coś trzeba przekazać dzieciom teraz również, aczkolwiek wychodzę z założenia, że takie rzeczy teraz jednak nie da się tak całkiem przekazać, będąc we wspólnocie, bo po prostu mamy oderwane, porozczłonkowywane te wspólnoty, tak? A często ludzie są po prostu zindoktrynowani i tak też tak pytanie, na ile to jakby ta cała duża wspólnota to dziecko nauczy tego, czego my chcemy go nauczyć, a może mamy zupełnie inny światopogląd, a może nie do końca jesteśmy katolikami, a może nie do końca i tak dalej, tak? Więc ja jednak stawiam na to, żeby teraz nie zostawiać dziecku, jakby to powiedzieć, całkowitej wolności, w tym sensie, że nie jestem całkowitym tym unschoolingiem, nawet w tym sensie, że jakby, że całe dnie może siedzieć przed komputerem, albo oglądać telewizję, albo w ogóle na przykład czytać książkę nawet cały dzień, chyba że to jest weekend, nie? Tylko jednak zakładam, że jak jest, są pewne stałe elementy dnia, które po prostu trzeba zrobić, bo to chodzi też o pewne trenowanie umysłu. Ostatnio u Pawlikowskiej to przeczytałam i to było dla mnie oczywiste. Ja uważam, że po prostu od początku trzeba trochę odnaleźć swój talent, swoją pasję, ale potem umysł trzeba trochę wdrażać do pracy po prostu. Bo jeżeli nauczymy się czegoś takiego od początku, rodzice nam pozwolą, na takie całkowite jak gdyby pójście po przyjemności,
to nie sądzę, żeby to nauczyło dzieci potem zdobywania świata i wytrwałości i dążenia do osiągania celów. Po prostu. To ich być może nauczy jakby czerpania radości życia, życia talentem, okej, ale to wszystko potem trzeba przekuć w pracę. Z tego trzeba, jakby trzeba umieć też sukces osiągnąć, zarobić, tak? A żeby to nastąpiło, to trzeba umieć pracować, być wytrwałym, konsekwentnym, zdeterminowanym. Tego uczy jakby rodzice tego uczą. Uczą pewnych nawyków. Zwyczajnie. Tak ja to widzę. No i jakby ważne jest też uczenie myślenia, zwyczajnie. Rozmawianie z dziećmi, świadomość, zwracanie uwagi na obrazy, na archetypy, na reklamy, na filmy, rozmawianie post factum o filmie, o książce. Nie, że żyjemy każdy w swojej monadzie oddzielnej, nie? No nie, jesteśmy wspólnotą i możemy wszystko robić oddzielnie. Na przykład dziecko moje czyta coś tam Harry Pottera. Dobra, to ja mu kupiłam inne te Harry Pottery też, tak? Ale rozmawiamy o tym. Wsiąka w te karty Ninjago. No to rozmawiam z nim, dlaczego tak jest, tak, co się dzieje, co to takiego Cię wciąga, tak? Mamy na przykład, ustalam takie pewne zajęcia kreatywne, które są właściwie po linii wartości bardziej. Jak gdyby jest tak zawsze big question na dany tydzień, w tym tygodniu na przykład jest, w tamtym tygodniu była pamięć, tak, jak ćwiczyć pamięć, jak działa mózg i tak dalej. W tym tygodniu jest, kim jest człowiek? Natura człowieka, tak? Człowiek a robot. W każdym dniu jest coś innego. Człowieka zwierzę, człowiek a robot, człowiek sam w sobie, tak? Jak człowiek staje się lepszym, okej? Okay? No i na czym to polega? Właściwie głównie na rozmawianiu. Tylko, że jak gdyby patrzę, co on robi i do tego się odnoszę, tak? Patrzę, co czyta i do tego się odnoszę. Rozmawiam o tym, będę zaraz rozmawiać, na przykład, co zobaczę na komputerze, tak? Albo na przykład pytam... Ogląda karty, tam jest taka karta i taką książkę Ninjago, tam był ten gesto. I co robię? Na przykład zwracam uwagę, kojarzysz to? Co to za postać? Skąd ona jest? No i ja wywlekam różne rzeczy. Oczywiście trzeba wiedzieć, tak? Że to gesto to jest, nie wiem, na przykład to samo co Joker w kartach zwykłych, albo to samo co Fool, na przykład w kartach Tarota, że tak naprawdę to jest jak gdyby anima z Junga, tak? To jest dusza, to jest archetyp duszy, że może być dusza i jej cień. I tak dalej, ok? Ale to z dzieckiem trzeba robić, świadomość rozwijać. Natomiast nie jestem za czymś takim, żeby dać mu wolność w sensie i autonomię, że dać mu swój pokój, dać mu komputer i zostawić go po prostu samemu sobie i czasami zabrać do kina albo na wystawę, tak aby... ale na przykład w żaden sposób też nie robić z nim nic. Za tym nie jestem i nawet podejrzewam, że większość ludzi... Anne Estelle, taka francuska, tak? Właśnie, ostatnio zrobiła taki film, gdzie powiedziała, czy w unschoolingu nie można zainicjować albo przeprowadzić też pewnych formalnych rzeczy, tak jak w szkole. No i ona stwierdziła, że tak, i ona to robi. Czyli normalnie inicjowała na przykład uczenie się pisania i czytania u swojej córki, ok? Albo czytanie pewnych książek, a pewne inne książki na przykład odsunęła, ok? Albo, nie wiem, uczenie się biologii czy czegoś tam. No właśnie. Przekazujmy dzieciom wartości, ale to często sprowadza się do jednak wprowadzenia pewnych ala zajęć. Okay? To tyle. Czy jakby, co to znaczy wolność w przypadku naszych dzieci? Tak ja to widzę. Wolność, czyli autonomia. Wewnątrzsterowność, czyli podejmowanie własnych decyzji o jedzeniu, o ubieraniu się. No właśnie, ubieranie się. Moje dziecko notorycznie jest jak gdyby ubrane tył naprzód, spodnie na lewą stronę, dwie skarpetki różne. Spoko, nie komentuję. Bo pilnuję tylko dwóch butów, prawy, lewy, bo są wszyscy leworęczni. I tyle, tak? Czyli autonomia, wewnątrzsterowność, samodzielność i odpowiedzialność. To się dla mnie mieści w tej szufladce wolność. Nagadałam się? Może za długo? Ale myślę, że teraz powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Wierzcie w siebie, nie gaście wewnętrznego ognia. Joanna.